Tomasz Antoni Żak. Chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać przez chwilę o śmierci. Temat w zasadzie bardzo modny. Trudno go ominąć. Co chwila do nas wraca w różnych odsłonach. Tej śmierci w mediach jest bardzo dużo. Zdecydowanie mniej jest pomiędzy nami. I to nie tylko chodzi o to, że ludzie nie lubią rozmawiać o rzeczach innych niż doczesne, ale tak naprawdę chyba się tego trochę boimy. Tymczasem eschatologia stała się poniekąd tematem tabu. To wszystko, co jest wieczne, zostało od nas dość skutecznie odsunięte przez gonitwę dnia codziennego, przez to wszystko, co się nazywa też czasami wyścigiem szczurów. Przecież tak naprawdę te szczury dokądś biegną. My także dokądś biegniemy i to dokądś jest przed nami ukryte. Jedną z rzeczy, która mnie przeraża, jest to, iż tajemnica śmierci stała się właśnie tajemnicą naprawdę dla współczesnego człowieka. Niegdyś docieraliśmy do niej poprzez bezpośredni kontakt z umieraniem naszych najbliższych, z umieraniem sąsiadów, w ogóle z odchodzeniem. I nie mówimy o odchodzeniu, które jest efektem wypadku, tragedii, wojny. Mówimy o odchodzeniu w efekcie śmierci spowodowanej chorobą, starością. Ja pamiętam jeszcze czasy czuwania przy zmarłym. Ja bardzo dobrze pamiętam czasy, w których sąsiedzi przychodzili na wspólną modlitwę przy zwłokach. I nie brakowało w gronie tych ludzi również dzieci. I to, co wedle mnie jest chyba najbardziej dzisiaj dotkliwe w wychowywaniu, to jest odsunięcie dzieci od spraw ponaddoczesnych. Począwszy właśnie od kontaktu ze śmiercią osoby najbliższej albo niedalekiej, no właśnie z sąsiedztwa. To wszystko zostało zastąpione jakimiś procedurami ubranymi w kostium salonów pogrzebowych. Salon pogrzebowy. Tak. To przyszło pewnie gdzieś tam z zachodu, z Ameryki, te nursingi. Miejsca, w których wszystkim się zajmują inni. My otrzymujemy już końcowy efekt tego zajmowania się i albo oglądamy bardzo dobrze przygotowane ciało do tego, aby je pochować, gdzieś tam w tak zwanym domu pogrzebowym, albo wręcz przynoszą nam to ciało w formie popiołu, coraz bardziej modnego spopielania zwłok w jakimś pucharze, który bardziej chyba przypomina efekt jakichś zawodów sportowych niż kontakt z osobą bliską, która odeszła. Cała ta estetyka śmierci, która kiedyś budowała człowieka, również poprzez refleks tej estetyki w sztuce, w działaniach artystycznych, gdzieś zanika. I nic dziwnego, że później mamy coś takiego, co dzisiaj można by nazwać obcością śmierci, lekceważeniem umierania, sprzedawaniem tego umierania w formach wulgarnych, brutalnych, deprecjonowaniem śmierci. I nic dziwnego, że później w mega skali możemy bez problemu akceptować to, co
niektórych wciąż przeraża, dzięki Bogu, ale większość potrafi przegłosować śmierć. Niedawna sprawa tego chłopca w Anglii. Głosowania, które decydują w wielu parlamentach o tym, że można zabijać dzieci poczęte. No przecież można też zabijać starców, aby się nie męczyli, bo choroba męczy, ból męczy. No i w ogóle odsuwanie tej starości od nas. Domy opieki, hospicja, nie ma koło nas umierania, które kiedyś było, jak powiedziałem, takim niezwykłym czynnikiem edukującym społeczeństwo, ustawiającym całą kulturę. Droga przez życie, droga do śmierci, droga do tego, co się nazywa sądem ostatecznym człowieka, sprawiedliwość Boża w finale. No właśnie ta eschatologia, o której na początku wspomniałem, to, co będzie potem, tego nie ma w naszym życiu. Natomiast mamy tą wulgarną formę funkcjonowania śmierci w naszym otoczeniu. To się dzieje i w muzyce, i w malarstwie. Ale jakże to wszystko jest inne niż dawna sztuka, chociażby ta średniowieczna, gdzie majestat śmierci mógł przerażać, ale jednocześnie uczył. Dzisiaj go lekceważymy, dzisiaj wykorzystujemy to wszystko w sposób najbardziej wulgarny. A jeżeli staramy się tym przestraszać, bo staramy się tym przestraszać, to tylko dla zabawy. Albo jeżeli ta zabawa przekracza granice normalności, to dzieje się tak jak na przykład w malarstwie Beksińskiego, że ono, jak to się zwykło mawiać, dołuje, czyni z człowieka strzęp nerwów. No ale jest i taka muzyka, przecież nawet wymyślono taki kierunek muzyczny, death metal, w której wszystko, co najbardziej okropne, staje się akceptowalne. Są takie zespoły, jak na przykład w tłumaczeniu na język polski Slayer to morderca. I co? I mamy taki zespół, który opowiada nam na przykład o kimś, kogo nazywano aniołem śmierci. I tak naprawdę wygląda na to, że mamy nową ikonę. A kimżeż był ten anioł śmierci? No, to właśnie dr Mengele, jeden z potworów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I wokół tego anioła śmierci można budować pozytywną, artystyczną narrację. Można ją budować też przez dobranocki z twarzami wykrzywionych potworów rysunkowych, jak chociażby w japońskich filmikach dla dzieci, tak, dla dzieci. I te dzieci odsuwane od prawdziwej śmierci są karmione śmiercią sztuczną, śmiercią, która deprawuje. To okropne. A mnie się zawsze przypomina w takich momentach taka konwencja średniowieczna, która uzyskała chyba swoją najbardziej mocną formę w okresie baroku, czyli malarska konwencja dance macabre, tańca śmierci, rysuneczków trochę takich, jakby ktoś powiedział, komiksowych, w których śmierć przychodzi do każdego. Śmierć przychodzi do każdego bez względu na to, skąd się ktoś wywodzi, jaki ma majątek, jakiej jest płci, jaki zawód uprawia. Śmierć przychodzi do każdego i każdego rozlicza. Te rysunki, które w bardzo wielu kościołach, te malunki są jeszcze obecne, uczą. Uczą prawdy o czasie ostatecznym, który nas czeka. Dają zastanowienie, dają dystans. Pozwólcie Państwo, że zacytuję, no bo jak mówiłem o tym komiksie, no to te rysunki są opatrzone dodatkowymi takimi napisami, które coś nam dowyjaśniają. Prawie w każdym rysunku pojawia się śmierć, tak klasycznie ilustrowana, czyli mamy jakąś tam postać
z kosą w ręku, troszeczkę taką ustylizowaną na kościotrupa, i ona wtańcowuje w śmierć każdego z nas. Posłuchajcie Państwo takiej oto puenty, tego mojego mówienia o śmierci, puenty, którą wyciągnąłem z jednego z tych obrazów tańca śmierci. A więc mamy taką śmierć z tą kosą i ona niejako tak jest zareklamowana. Różnych stanów piękne grono gęstą śmiercią przepleciono. Żyjąc wszystko tańcujemy, a że obok śmierć nie wiemy. Tak to się wszystko zaczyna, bo faktycznie nie wiemy. Śmierć jest wirtualna, więc jej w zasadzie nie ma. Ale potem jest puenta. Puenta naszego życia i puenta, ku której zmierzamy. I tak to się czyta na tych średniowiecznych, barokowych obrazkach. Szczęśliwy, kto z tego tańcu odpocznie w niebieskim szańcu. Nieszczęsny, kto z tego koła w piekło wpadłszy, biada woła. Ot tak, od narodzenia do śmierci. Ale po drodze nie zapominajmy o tym, że ten czas edukuje, ale on musi mieć swój początek i musi mieć w naszej świadomości swój koniec. A estetyzacja tego czasu w sztuce, w kulturze jest więcej niż ważna.